Cześć, jak widzimy, akwarium z kardynałkami jest bez elementów ozdobnych. One są w tym momencie tutaj. A co się dzieje? Nic się takiego nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Sami z jajami kardynała jest bardzo dużo. Ale stwierdziłem, że przez to, że jest coraz więcej kardynałków, żeby mnie nie zdominowały Black Galaxy, muszę je przełowić i przerzucić do akwarium. I do jakiego akwarium? No, do tego kwadropowego. Tutaj wcześniej wrzuciłem krewetki, nie galaksje oczywiście, zaraz Wam pokażę, gdzie one są, czy one się chcą, będą chciały pokazać. O, widzicie, wrzuciłem parę sztuk harlekinów, mniejszych, większych, ładnie przechodzą wylinki, więc nie będę tutaj szalał. Dwie sztuki na początku, jak wrzuciłem harlekina, to gdzieś mi padły. Ja nie robię aklimatyzacji, to możliwe, że dlatego. O. I tutaj mamy już złapane te galaxy. Widne, wystraszone. No, myślę, że tutaj będzie im lepiej. Będę próbował złapać parę sztuk harlekinów, żeby mi się też nie krzyżowały z nimi. Ale, że tak powiem, priorytetem jest galaxy. Akurat harlekin nie jest dominującą krewetką, nie przyścignie raczej, jeżeli to jest z jakiejś grupy denerli ta krewetka. Tutaj taki ładny meszek, no i tyle, będziemy je wpuszczać. O, o, widzicie, wypuszczamy na wolność. To jest bardzo dobra filtracja JBL. I tak, dobrze, JBL-a. Nie JBL-a, tylko... Nie, no dobrze mówię, chyba JBL-a. Się zakręciłem, bo obserwuję te krewetki. Wiecie, tu są trzy samice z jajami. I fajnie by było, jakby przeżyły. O, tu jest jedna z tych samic. One są bardzo skryte, te krewetki. Je nagrać, to... Trzeba mieć boską cierpliwość, anielską cierpliwość, czy jakkolwiek to nazwać. No i tutaj jest samiczka z jajami, jedna z trzech. Mam nadzieję, że je nie zapłodnił kardynałek. Bo może nic nie wyjść wtedy z tych jajeczek. Okej, krewetko, uciekaj. Już się tak przykurczowo nie trzymaj. Mam jedne obawy, że krewetki przeżyją, ale że przyniosą jakieś ślimaczki. Typu świderek, które po prostu namiętnie tępię. Może wyciągnę ten mech i go gdzieś wrzucę. O, może tutaj gdzieś go wrzucę. Jeszcze siedzi w tym akwarium. To akwarium opróżniłem. Stwierdziłem, że tu będę wodę do podmiany trzymał przy okazji. Ok, krewetki puszczone. Nie ma szans je zobaczyć w tym momencie. O, jeszcze jedna się nie zdążyła schować. Są bardzo skryte. Nie wydaje mi się, że są trudne w hodowli. Ze względu na to, że podobne mają mieć warunki jak kardynałki. A ja dosyć fajnie sobie radziłem z kardynałkami. Miałem jakiś problem przez parę miesięcy, ale teraz znów samice z jajami ruszyły. No, przepraszam, że tak nagrywam chaotycznie, ale tak to wyszło. No i mamy czarne galaxy w akwarium z Qualdropu, na produktach Qualdropu. I powiem Wam, że jestem zadowolony. Parametry trzyma bardzo stabilnie, pH stabilnie, GH, KH cały czas mam to samo. Nie widzę żadnych problemów. Filtr się raczej nie przytyka. Tu dałem tą większą gąbeczkę. Więc mogę tak podsumować, że po 2 miesiącach funkcjonowania akwarium na produktach Qualdropu, dając starter, tak, biostarter, ja nigdy nie używałem wcześniej, nigdy w życiu nie używałem biostarterów i dlatego czekałem 3 miesiące na dojrzałość akwarium, ale że wpuściłem po 1,5 miesiąca harlekiny, zauważyłem, że ładnie przychodzą wylinki, że dobrze się mają, te wylinki nie są ani takie jakieś byle jakie, tylko całe piękne wylinki, to stwierdziłem, że poczekam jeszcze 2 tygodnie, czyli dziś po 2 miesiącach, ponad 2 miesiącach wpuszczam
czarnego kardynałka Black Galaxy. To będzie ich akwarium. Mam nadzieję, że się rozmnożą w setkach. Ok, jeżeli Wam się filmik podobał, to łapa w górę. Ja wracam do roboty. Trzeba kardynałkom zwrócić ich ciekawe rzeczy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.